ciągu arytmetycznym AN określonym dla n-ów większych bądź równych od jedynki dane są: wyraz pierwszy równa się 5, wyraz drugi równa się 11. Wtedy, no właśnie, mamy kilka wyrazów i należy sprawdzić, który ma właściwą wartość. Wiedząc, że jest to ciąg arytmetyczny, możemy w łatwy sposób obliczyć różnicę ciągu arytmetycznego. Od wyrazu następnego odejmujemy wyraz poprzedni. W naszym wypadku od 11 odejmujemy 5, otrzymujemy 6. Patrząc na odpowiedzi, widzimy, że najmniejszy wyraz to jest A10, więc napiszmy wzór na 10 wyraz ciągu arytmetycznego. To jest wyraz pierwszy, dodać 9R. Mam nadzieję, że pamiętasz wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego, a n równa się a1 dodać n minus 1 razy r, czyli różnicę. I tutaj warto pamiętać, że indeksy z prawej strony tego zapisu, w tym wypadku 1 plus 9, daje nam indeks dolny 10. Więc liczymy. a10 równa się wyraz pierwszy jest równy 5, i dodać 9 razy różnica R, to jest 6. Otrzymujemy 5 plus 54 równa się 59. Widzimy, że jest to zła odpowiedź. Obliczmy wyraz 11. A 11 równa się. Teraz możemy po prostu do wyrazu 10, czyli do liczby 59, dodać po prostu 6, otrzymujemy 65. Widzimy, że to jest fałszywa odpowiedź, więc liczmy dalej. Wyraz 12, do 65 trzeba dodać znowu różnicę 6, otrzymujemy 71. I tutaj to już jest poprawna odpowiedź, więc podpunkt A będzie na pewno fałszywy. Zaznaczamy odpowiedź B.